W nocy napłynęły do nas świetne informacje z Ameryki. Ida Pawła Pawlikowskiego zdobyła Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Zapytaliśmy przechodniów, co sądzą o tym filmie. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry film. Spotkałem się z różnymi opiniami, że to jest film antypolski, ale jednak ta warstwa liryczna i warstwa dźwięku obrazu jest bardzo fajna. No przykro mi, niestety nie widziałam, ale czekam, kiedy będzie w kinie. Bo już nie ma. Yeah, very good film. I saw it in Australia, actually. Okay. In July last year, I saw it in Australia. Bardzo mi się podobał i zasługuje na Oscara na pewno. Widziałem, ale myślę, że był pusty taki. Mi się nie podobało. Świetny film, bardzo fajna jest ta konwencja czarno-białej scenarii. No i rewelacyjna rola. Zapomniałam nazwiska. Kuleszy, czy... Oczywiście Kuleszy, tak. Nie widziałem, ale wiem, że to Oscara, like. And a very interesting film, a very interesting theme also. Because... No to jest dosyć duże wydarzenie, no bo to jest tak naprawdę pierwszy Oscar dla polskiego filmu, tak, w tej kategorii. No oczywiście, że tak. No jest to jakiś sukces, tak. Bardzo się wszyscy z tego cieszymy i chcę go obejrzeć. Bardzo się cieszę i bardzo gratuluję. No ale jestem szczęśliwy, nie? Brawo dla tego pana.